od razu lepiej. Siema, siema, w poniedziałek. Ja się znowu witam w ten sam sposób. W ogóle ubrana jestem dzisiaj znowu niestosownie do pogody, bo się zapowiada upał. Ale wybieramy się z Pawełkiem do lasu na grzyby. Odstawiliśmy dzieciaki, zrobiliśmy to, co było pilne do zrobienia od rana. No i teraz ruszamy. Mieliśmy jechać na rowerach, ale to byłoby dość kłopotliwe, bo jest na tyle ciepło, że ubranie, które jest odpowiednie do lasu, niekoniecznie jest odpowiednie na wycieczkę rowerową. No ale stwierdziliśmy, że pomimo tego, że jest bardzo ciepło, to fajnie byłoby zajrzeć, połazić trochę po lesie. Paweł się szykuje, ja jeszcze przyszłam do tego głupola nakarmić go trochę. Już widzę, że rozrabiałeś łobuzie ty. Widzę! Pościągam sobie tutaj karmę z takiej szafki, do której nie powinien w ogóle, którą w ogóle nie powinien włazić. Tak o tobie mówię. No dobra, słuchajcie, zbieram się, karmię go, idę po Pawła go trochę przyspieszyć i lecimy do lasu. Zabaweczka zmieniła miejsce parkowania. No gdzieś się musi gibać ta kobita, nie? No. Jedziemy na grzyby, mówiłaś już? Mówiłam, witałam się, mówiłam, że jedziemy na grzyby. A pamiętasz, jak Filip Kula mówił, jakie są grzyby? Nie pamiętam. Najpopularniejsze na Podlasiu? Nie. Dwa gatunki, opatego i opajaki. No. Maciek w domu? Nie wiem, nie widać. Koń Maciek. Właśnie miałam przypomnieć. Nie było widać. Może śpi jeszcze. Do roboty już poszedł dawno. Opa tego. Opa tutaj. Jest pierwszy. Jest. Taki ładny. Okularów sobie nie wzięłam, to mogę wielu nie znaleźć dzisiaj. Zobaczcie, co Pawełek dojrzał. Ale ładny. Tam masz jeszcze jeden, zobacz. Tam następny, taki mały. O, rzeczywiście. Jakie śliczniulki. Jakiś urodzaj tutaj na te czerwone kozaki, tak? To są te czerwone kozaki? Szukamy dalej. Tu jest grzybek, czeka na mnie, widzicie? Jaki oświetlony słońcem. Jeszcze nie wiem, jak się do niego dobiorę. Ale... O, jakie piękne muchomorki! Tu jeden, a tam w głębi kolejny. A ja przyszłam po tego gościa tutaj. Widzicie? To jest poświęcenie właśnie, proszę Państwa. No idę zobaczyć, jak jest robaczy. Że jest, to właściwie jest pewne, ale tam jeszcze kawałeczek dalej musisz się potem wcisnąć, bo jeszcze jeden przecież tam stoi. To po tamtego typu. Już jesteś tak daleko, że wiesz. Jak Paweł? Super, Basia, super. No to po grzybach. Po grzybach, no. Fajnie było, ale okazuje się, że było sporo ludzi przed nami. Poza tym za nami weekend. Sporo robali też przed nami. I właśnie te grzyby są robaczywe, się mówi, tak? Tak. Z robalami. Ale może to jeszcze nie koniec. Ktoś, to ty dzisiaj mówiłeś, tak? Że sezon się przesunął na październik. Ma się przesunąć, no. Bo chyba jest sucho i rzeczywiście jak się chodzi po tym lesie, to się wrażenie ma, że jest bardzo, bardzo sucho. No dobra, kończymy, nie? Wracamy do domu. No. I tyle.
Więc ja już wyszłam z domu, przebrałam się po tych grzybach, wypiliśmy kawkę, nawet dwie. Idę teraz po dziewczynki, w międzyczasie pewnie zdecyduję, czy ja odbieram Władka, czy Paweł po niego pojedzie. Idę po dziewczyny, ja dzisiaj w ogóle tak od rana mam różne rozkminy na różne tematy. Wiem na przykład, że muszę dziś lub jutro zająć się, zmobilizować się i zadzwonić do LOT-u, aby po raz czwarty zmienić termin naszej podróży do Stanów. I już nawet sobie nie robię nadziei, że kolejny termin to będzie ten właściwy. Zobaczymy, jak uda nam się przełożyć, na jaki termin. To, nad czym się teraz zastanawiamy jeszcze, to czy nie warto byłoby wydłużyć tych naszych 8 dni o co najmniej dwa kolejne, tak aby dać sobie szansę jeszcze na podjęcie decyzji, czy na przykład nie zrobić wypadu na Florydę w tym czasie, albo na przykład czy nie wynająć jakiegoś auta tam na miejscu i zrobić sobie jakiegoś tripa, nie jakoś bardzo daleko. No w każdym razie jeszcze takie dwa dni więcej wydaje mi się, że mogłyby fajnie wpłynąć na atrakcyjność tego pobytu. No dzisiaj musimy zdecydować, bo telefon do LOT-u trzeba wykonać już mając jakiś plan. Dzisiaj weszłam innym wejściem przez szatnię po Matyldę. Podobno zerówka jest na boisku, więc idę szukać. Ta mi się pochwaliła swoją pracą. Tutaj wiszą wszystkie prace dzieci z jej grupy. To jest jej sala. Mamy już tradycyjnie na lody. Przyszłyśmy. Dobre, Klepsia? Ty się trzymaj swoich, ty. Matyśka, dobre? Smakują ci? Władysław dzisiaj takim dyliżansem jedzie. Jedziemy spotkać się z dziewczynami w parku. Mam was! Dobra, musimy się tu gdzieś przebić. Na chodnik. Dzień dobry państwu. Po raz drugi. Możemy pojechać? No jak, co wy? Cześć, po raz trzeci dzisiaj chyba. Co? Się za rękę trzymać, dobra? I nie kłóćcie się. Nie martw się, Klareczka. On sobie może tak siedzieć, bez trzymania. Ona się tak martwi o niego. Cyk, otwarta szyba dzisiaj, dobra? A my się przejdziemy, koleżanko, nie? To widzimy się w domu. Dobra, ja witam Macie w moim plecaku wodę. Macie w plecaku wodę, o Boże. Kochane dziecko. Pa, pa, maluszki! Do widzenia. Idziemy, mi się. Wzięłam się za obieranie grzybów. Sporo jest niestety takich odpadów robaczywych. No ale to co zostanie, może uda się wysuszyć. I idę zobaczyć co robią dzieciaki. Coś tutaj kombinują z Pawełkiem. Pieski walczą jak zwykle. Widzicie? Co tu się wyprawia? Wy się bawicie? Czy wy się tłuczecie? Co tu się wyprawia? A co się wyprawia? Chodź. Chodź. Dobra, jeszcze raz Lela. Po trzy razy wszyscy. A w co próbujecie strzelić? Poczekaj. Ja ci powiem kiedy. W konewkę? W konewkę. A w tą? Jest palec? To teraz już trafimy palec. Udało się! Następny! Władek! Uwaga, odsuńcie się! Brawo! A mogę tym razem sama? No.
tam? O Boże. Nie! Obiad, kolacja, rosołek, przepyszny, z kaczuszki, od cioci. Zjadajcie, będzie na pewno pyszny. No, nie wiesz, od jakiej cioci? Już nie chcę mówić, wiesz? Nie tego. Czemu nie mówię? Powiedzieć? Powiedzieć. Od cioci Gosi. No. Najkochańszej cioci Gosi, co nam kaczuchę ostatnio taką piękną przywiozła. Kaczora. Kaczora, no. Kaczora! To jest mój zestaw. Tu jest rosół, jak co? Chcesz spróbować? Mama, tak? Parkujecie ostrożnie tylko, żeby się tata nie mógł tutaj, nie musiał zdenerwować. Dziękujemy, zostawcie auto, tata sobie poradzi dalej, zostawcie. Wysiadaj Matylda, idziemy się kąpać, mówimy dobranoc i do jutra, bye bye. Grzyby zapakowałam do suszarki, suszą się, częściowo tu je widać. Więc teraz to już zostaje mi tylko iść położyć dzieciorki spać. Władeczku, co tu robisz, miałeś być u góry już. Zostało nam jeszcze tutaj kilka kurek. Tak sobie myślę, że fajnie by je było jutro do jajecznicy na przykład wrzucić. Ale jest ich bardzo mało, więc no nie wiem. Ale tak sobie chyba wyobrażam, że nie ma sensu ich tutaj wrzucać do suszenia. Tylko po prostu jutro z nich zrobić jakiś pożytek, może właśnie przy okazji śniadania. Zobaczymy. Teraz włączyłam na fulla tą suszarkę i pewnie za 2 godziny się posuszę. Na noc pewnie wyłączę i włączę z powrotem rano. Zobaczymy, ile to się będzie suszyło, ale zazwyczaj nam to szło dosyć szybko. Myślę, że jutro do południa już będą wysuszone. No mam nadzieję w każdym razie.